dzisiaj zapraszam Was na test kredek moich nowych, ostatnio nabytych Derwent Drawing 24 kolory. I będzie to rysunek wykonany po raz pierwszy tymi właśnie kredkami, które wyglądają przepięknie. O, właśnie tak, są takie rudawe i bardzo podobne do tego liska tutaj na opakowaniu. Zestaw 24 kredek przy tym zestawie jest największy i niestety nad tym ubolewam, bo są naprawdę fajne te kredki. Ale w sumie te kolory tutaj są takie bardzo naturalne i nie ma żadnego takiego sztucznego. Przy okazji rysowania tymi kredkami spełnię Waszą prośbę spod ostatniego filmu z rysowaniem youtuberów, kogo mam narysować, i będzie to, jak widzicie po tytule, właśnie Gargamel. Dodając zdjęcie w trakcie rysowania na mój Instagram, większość z Was zgadła, więc mam nadzieję, że będzie podobny. Także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do kolejnej części filmu. Po sprawdzeniu kolorów tych kredek na papierze stwierdziłam, że idealny do tych kredek będzie nie nic innego jak taki brązowy czy szary papier. Po prostu kredki są tak mega napigmentowane, że przepięknie będą wyglądały na kolorowych kartonach. Są chyba w sumie tak stworzone pod takie kolory. No i standardowo szkic zrobiłam już poza kadrem. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonuję szkice, to oczywiście jak zawsze zapraszam Was do filmu, który nagrałam na ten temat. Oczywiście link znajdziecie w opisie. Rysowanie zaczęłam od nakładania białej kredki i jak widzicie, jest ona mega napigmentowana. W ogóle te kredki są tak bardzo masełkowate. Znowu używam tego słowa masełkowate w prawie każdym moim filmie, ale ja bardzo lubię takie konsystencje. W ogóle nie wiem, od czego zacząć. Może tak, bo wspominałam na samym początku, że będzie to mój pierwszy rysunek wykonany tymi kredkami. Tak samo wspominałam, że 24-kolorowy zestaw jest największym możliwym spośród tych kredek, co mnie naprawdę bardzo zdziwiło, bo one są tak mega jakościowo dobre i tak bardzo, bardzo napigmentowane, że to jest naprawdę nieprawdopodobne. Są na bazie wosku, więc takie same jak Prismacolor Premier. Tyle, że co je różni od tych Prismacolorów, to jest to, że są o wiele bardziej miękkie. Mają grubszy wkład, którym no nie można zrobić takich szczegółów jak Prismacolorami. Ciężko było mi je zatemperować na taki szpic, żeby na przykład zrobić źrenicę na czarno. Miałam trochę problem właśnie z czarną kredką, bo połamała mi się niestety, jak ją temperowałam, ale z innymi kredkami już się tak nie działo, więc myślę, że ta kredka po prostu była chyba felerna, ale no to temperowanie i tak mnie nie zniechęci, dobrze mówię? Nie zniechęci do rysowania nimi. Od pierwszego rysunku bardzo się z nimi polubiłam. Producent pisze, że są o kremowej konsystencji, z takim miękkim, welwetowym wykończeniem. Idealne są do rysowania natury, nie wiem, zwierząt. Są takie idealne w sumie kolorki, bo posiada dużo sepi, takich pięknych brązów. Szarości są, białe, jakieś takie zielonkawe, bardzo naturalne kolory. Są też takie kremowe, jasne. Więc do portretów również się nadają, także tutaj na pierwszy rzut przy Derwent Drawing poszedł Gargamel i idealnie ta kolorystyka do niego pasuje. Może brakowało mi takiego, nie wiem, różowego, takiego jasnego koloru, żeby dołożyć na twarz, na portret, ale jednak jest taki fajny fiolecik pośród tych kolorów, który, jeśli go się rozjaśni tym białym kolorkiem, powstaje taki bardzo fajny, naturalny róż. To, co mi się bardzo podoba w tych kredkach, to blendowanie. To, jak się ze sobą mieszają, to jest naprawdę znowu nieprawdopodobne, tak? Ale można nakładać tyle warstw i one no, po prostu nadal się miksują ze sobą. Nie wiem, ile nakładałam w jednym miejscu, ale nie miałam problemów, że robią jakieś grudki, czy coś mi się nie chciało właśnie zblendować. Wszystko szło idealnie, po prostu jak po masełku. To, że te kredki są takie mięciutkie, niestety powoduje to, że się pylą na kartce i zostawiają takie małe, tak jak przy mondeluzach na przykład, tylko że tutaj jest chyba troszkę więcej tego, nie wiem jak to nazwać, koloru, który taki zostaje takie małe jakby, no pyłki tego koloru.
Jeśli chodzi o te 23 kolory, które mam w zestawie, to nie miałam z tym takiego problemu, że coś mi tam przeszkadzało, ale jeśli chodzi o czarny, to tutaj całe biurko miałam po prostu jakbym rysowała, nie wiem, węglem, bo tak naprawdę on tak barwi i całe ręce miałam czarne, jak rysowałam tą kredką, właśnie później zobaczycie koszulkę, bo koszulkę zrobiłam na czarno. To, no wow, trochę się zdziwiłam, że jest aż tak bardzo napigmentowana i no zostawia niestety ten pył, którym można się nieźle ubrudzić. No ale za to jak bardzo nasyconą mamy czerń. To jest piękne. Powiem Wam szczerze, że gdyby istniał, nie wiem, 120-kolorowy ten zestaw, to kupiłabym na pewno. Bo ja bardzo lubię miękkie kredki, tak jak już Wam wspominałam, że Prismacolor Premier są moimi ulubionymi, bo są takie mięciutkie, to te również są cudowne. Zajmują chyba w sumie takie drugie miejsce. No może jeszcze lubię polichromosy, ale one są już twarde, jednak moja miłość do miękkich kredek wygrywa. Cena też mnie w sumie lekko zdziwiła, bo nie są one... No w sumie nie są drogie, no bo ten zestaw, który ja mam, 24-sztukowy, kosztuje tak w granicach 110-120 zł za 24 kredki, więc myślę, że są jak najbardziej opłacalne, szczególnie, że jest taka jakość bardzo dobra. Zestaw 12 sztuk kosztuje około 55-60 zł, no i jeszcze jest sprzedawana w zestawie 6 sztuk i tutaj zależy, czy kupujemy je w tym metalowym opakowaniu, to kosztują około 35 zł, a jeśli w takim papierowym, zwykłym, to około 20, chyba jakoś tak. Możemy je również kupować na sztuki i jedna sztuka kosztuje około 4,50. Jeśli jakimś cudem kiedyś wyjdzie zestaw, nie wiem, 120, nawet 60 kredek, to dajcie mi koniecznie znać, to na pewno je kupię. Nie wiem, dlaczego wcześniej nie zainteresowałam się tymi kredkami. Nie wiem, właśnie teraz nadrabiam to i są tak genialne, że na pewno się z nimi nie rozstanę. Dobra, może nie będę już tak słodzić, bo to trochę sztucznie chyba brzmi. Może powiem jeszcze, jaką wadę zauważyłam. Na przykład to opakowanie metalowe, to no, nie jest zbyt dobrze, nie wiem, nie trzyma się ta pokrywka, bo ona mi spada. Jeśli podniosę do góry właśnie to opakowanie, to no już lekko się otwiera, więc tutaj no, jest troszkę minus, bo na przykład jakbym chciała je gdzieś przewieźć, no to bałabym się, że otworzy mi się to opakowanie. No ale to już takie bardziej techniczne sprawy, nie wiem, opakowania, tu nie wpływa to na jakość kredek, prawda? Muszę nimi narysować jakiegoś zwierzaka koniecznie. Jeśli będę rysować, to pewnie Wam też nagram, albo wstawię po prostu na Instagram, jak coś będę rysować. Bo ten lisek na pokrywce bardzo mnie do tego zachęca. Zastanawiałam się, jak narysować mam usta. Dlatego zostawiałam je i jeszcze ich nie robiłam. Zaraz pewnie będziecie widzieć, ale postanowiłam, że po prostu wezmę ten fioletowy kolor, o którym Wam wspominałam wcześniej. Jest to numerek 6470. No i rozjaśniłam go właśnie bielą. Przez co wyszedł taki naturalny odcień, myślę, że ust. Nie jest on taki nachalny, jakbym robiła na przykład, nie wiem, różem takim, bardziej, wiecie, damskim. Tutaj akurat pasuje do mężczyzny taki kolor. Fajnie, że w tym zestawie zawarte są również jakieś odcienie niebieskiego, to mogłam sobie spokojnie zrobić niebieskie oczy Gargamela. No i bardzo dużo brązów, przez co również idealnie pasują do włosów Gargamela. No i jeśli jeszcze nie widzieliście kanału tego pana, w co chyba wątpię, to zostawię Wam i tak link w opisie, także możecie sobie sprawdzić. Nie rysuję portretów mężczyzn aż tak często jak kobiet, właśnie ze względu na krótkie włosy, bo po prostu nie lubię ich rysować. Tutaj Gargamel ma taki, nie wiem, takie rozwichrzone te włosy, które dałam radę jakoś narysować. No ale pewnie ci, którzy rysują, wiedzą jak to jest, kiedy się rysuje takie długie, proste włosy, jakie to jest o wiele łatwiejsze niż jak się rysuje, nie wiem, krótkie, kręcone i taki artystyczny nieład na głowie. Czy nawet krótkie, są o wiele trudniejsze niż takie zwykłe, proste włosy. Generalnie bardzo polecam Wam te kredki, jeśli lubicie oczywiście miękkie. Można pewnie kupić je w większości sklepów plastycznych. Ja spróbuję znaleźć jakieś na internecie i wkleję Wam linka do opisu. A no i jeszcze chciałam się z Wami podzielić takim maluteńkim próbnikiem, który zrobiłam z tyłu mojego szarego szkicownika, czyli na szarym papierze, więc wkleję Wam jeszcze po efekcie końcowym portretu Gargamela. Jak jesteście zainteresowani, to zaczekajcie do końca. Tutaj widzicie, jak koloruję czarną bluzkę. Nie było łatwo, ale jednak dla takiej czerni no, można się poświęcić. Tak wygląda skończony portret.
Już nie dorabiałam żadnego tła, chociaż myślałam nad tłem pastelami suchymi, ale już zostawiłam, ponieważ rysowałam jednak na kolorowym papierze. No i nazwy przyborów, których użyłam do dzisiejszego rysunku, znajdziecie jak zawsze na dole po rozwinięciu opisu. No i pamiętajcie jeszcze o moim malutkim próbniku za chwilę. Okej, to by było już w tym filmie na tyle. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba Gargamel i czy sprostałam temu zadaniu. No i wpadajcie na mój Instagram, gdzie możecie śledzić moje poczynania, zdjęcia w progresie, czyli w trakcie rysowania. A jak interesuje Was, co aktualnie robię lub jakie nowe przybory są u mnie na żywo, to zapraszam Was do śledzenia mnie na Snapchacie. Oczywiście wszystkie niki, linki będą w opisie na dole, także zaglądajcie. I teraz się z Wami żegnam, także do kolejnego filmu i pa! Co to za pyłki tu latają?